Witajcie kochani, jesteśmy tutaj po to, aby opowiedzieć wam, jak w swoim życiu bezpośrednio spotkaliśmy osobiście Jezusa Chrystusa. Zachęcam was do tego, abyście przez najbliższą godzinę zostali z nami i posłuchali tych świadectw, jak realna, prawdziwa moc Boża wstąpiła na nasze życie i jak je zmieniła. Soroto kolorem masata kalarasa, siroto kolorem osoto koloroso. Ojcze, soroto kolorasa, ja wzywam Twoje potężne imię Jezus. Ja wzywam Twoje potężne imię Jezus na tym miejscu. Soroto kolorem masata kalarasa, rebete kelerese, siroto kolorosa. Yeshua, Yeshua, Jezus, soroto kolorem masa. Ty panujesz, Ty jesteś królem tego kraju, Ty jesteś królem tego miasta. Uwielbiam Ciebie, potężny Boże, stworzycielu nieba i ziemi, wywyższam Twoje imię. Soroto kolorosete kelerese, shirata kalarabasa, oroto koloromoso, serete kelerese. Ojcze, dziękuję Ci za synów pokoju, którzy są tutaj dzisiaj. Oroto koloromasa. Ojcze, ja zrywam zasłony z ludzkich umysłów, zrywam zasłony z umysłów, zrywam wszelki humanizm, soroto koloromasa, wszelką religię w imieniu Jezusa. Ja to zrywam, ja to rozwalam przez potężne imię Jezus. Kochani, nazywam się Michał Korgol. Przez ponad 30 lat byłem takim człowiekiem, jaki system tego świata oczekuje od każdego z nas. Oczekiwał ode mnie, oczekuje również od was. Od początku byłem porządny i dobry. Ja myślałem, że Bóg, jeśli w ogóle jest, to potrzebują go co najwyżej złodzieje, degeneraci i bandyci. Ale nie ja, porządny człowiek. Porządny obywatel, prymus w szkole, z najwyższymi średnimi kończyłem szkołę podstawową, później liceum. Następnie tutaj w Warszawie studiowałem na Wydziale Prawa i Administracji. Skończyłem te studia z wyróżnieniem i bardzo szybko zacząłem się realizować w systemie tego świata. Budowałem dużą firmę, byłem współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii prawniczej. Z zewnątrz wszystko wyglądało, że jest pięknie. Byłem mistrzem świata w udawaniu. Ludzie podchodzili do mnie, klepali mnie po plecach. Mówili mi, jesteś gość, jesteś uosobieniem sukcesu, masz wszystko, wow. Tak, na zewnątrz tak to wyglądało. Zbudowałem piękny dom razem z moją żoną, która jest tutaj ze mną. Wyjeżdżałem kilka razy w roku na zagraniczne wakacje. Miałem pozycję, miałem szacunek. Ludzie mówili, jesteś ktoś, znaczysz coś również w swojej branży. Ale przyjaciele, prawda o mnie była taka, że bardzo się bałem i byłem mistrzem świata w udawaniu. I ty wiesz, o czym mówię. Ja przez wiele lat udawałem silnego człowieka. Udawałem twardziela. Mówiłem, że niczego się nie boję. Ale kiedy zostawałem sam w domu, to bardzo się bałem. I nie wiedziałem, co będzie dalej. Przez jakiś czas myślałem, że to właśnie o to chodzi, co krzyczał ten system. Że pieniądze i pozycja zapewnią mi szczęście. Zapewnią mi akceptację, ale kiedy zacząłem tam być, kiedy zacząłem tego dotykać, szybko się okazało, że to jest bzdura, że tam nic nie ma i nic za tym nie stoi. Nie znalazłem szczęścia w pieniądzach, nie znalazłem szczęścia w posiadaniu. I miałem to szczęście, przyjaciele, tak jak i wy macie teraz, że usłyszałem proste słowa Ewangelii. Usłyszałem, że Jezus Chrystus umarł za mnie, umarł za mnie. Wiecie, co to na początku oznacza dla intelektualisty? Człowieka, który produkuje się i mądrzy na konferencjach prawniczych, który właśnie jest przekonany, że pojął wszelkie tajniki i prawidła funkcjonowania świata, gospodarki, polityki, ekonomii. Tak właśnie wtedy myślałem, ale nagle dowiedziałem się, że to wszystko ściema, że to jest nieprawda, że Jezus Chrystus umarł za mnie i tylko to ma znaczenie. Przyjaciele, i nadszedł taki moment, że ja powiedziałem do Niego, ja nie rozumiem, o co chodzi, ale Ty jesteś, jeśli Ty jesteś żywy, jeśli jesteś prawdziwy, to ja chcę Cię poznać, chcę, abyś przyszedł, ja byś mnie uratował. Nie mam zgody na religijne hipokryzje, nie mam zgody na to, co przez całe życie oglądałem, ale chcę Cię poznać osobiście. Przyjaciele, w tamtym momencie ogarnęło mnie jedno wielkie przekonanie, że potrzebuję Jezusa.
potrzebuję Boga w swoim życiu, bo tak naprawdę ja sam zająłem Jego miejsce. Byłem samosprawiedliwy. I wiecie, kiedy ja to pojąłem? Kiedy ja w swoim sercu zgodziłem się z tym, że potrzebuję Jezusa i zawołałem do Niego. Wiecie, co się stało? On przyszedł do mnie 6 lat temu. Jezus Chrystus, potężny Bóg, stworzyciel nieba i ziemi, przyszedł do mnie i zmienił moje życie. Ja wtedy jeszcze nie rozumiałem, że narodziłem się na nowo. Tak jak wam powiedziałem, w ogóle nie byłem religijnym człowiekiem. Myślałem, żeby być religijnym, to znaczy trzeba być słabym, a ja udawałem silnego. Przyjaciele, kiedy Jezus 2000 lat temu chodził w ciele po ziemi, między innymi przyszedł do Niego pewnej nocy taki zacny dostojnik religijny, żydowski. Był faryzeuszem o imieniu Nikodem. I mówi do Jezusa: o co chodzi? O co chodzi, nauczycielu? Bo widzę, że robisz wielkie rzeczy. Wielkie rzeczy. Jezus powiedział mu krótko: musisz narodzić się na nowo. Dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Ten człowiek miał blisko 70 lat. On mówi: ale jak? O co chodzi? Jak ja mogę powtórnie wejść do łona matki? Jezus mówi mu: nie kumasz. Musisz narodzić się na nowo z mojego ducha. Przyjaciele, każdy człowiek potrzebuje tu na ziemi spotkać się z Bogiem. To nie jest na szóstkę. To nie jest dla wybranych. Słowo Boże mówi: wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Ja kiedyś myślałem, że chodzi o to, żeby być dobrym, żeby robić dobre uczynki, że Bóg posadzi mi kiedyś na kolanie i powie: Michałku, 90% rzeczy było dobrych, 10% złych, ale bilans masz dodatni, idziesz do nieba. To jest herezja prosto z piekła. Usprawiedliwienie jest z wiary w Jezusa Chrystusa, z wiary w Jego odkupieńcze dzieło na krzyżu Golgoty. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Zastanawiałeś się kiedyś, po co? Po co Jezus przyszedł? Po co Jezus Chrystus przyszedł na ziemię? Dzisiaj, kiedy pozglądasz się w tym kraju, widzisz wszędzie Jezusa przybitego do krzyża. Ale mam dla ciebie dobrą nowinę. Jezusa nie ma na krzyżu. On zmartwychwstał. On zmartwychwstał. I wstąpił do nieba. I panuje. Tak, przyjaciele, ja kiedyś zastanawiałem się, jaki to ma związek. Jaki to w ogóle ma związek z moim życiem. I chcę ci powiedzieć, że tam na krzyżu Golgoty 2000 lat temu Jezus pokonał diabła. Rozbroił nadziemskie władze, zwierzchności i panowania. On to zrobił. Wiesz, co to oznacza? To oznacza dwa bardzo ważne aspekty. Kiedy dzisiaj ty uwierzysz, że On jest Bogiem, że zszedł na ziemię w ciele człowieka, że umarł za twoje grzechy, zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Kiedy w to uwierzysz i ustanowisz Go Panem swojego życia, już dzisiaj zostaniesz obywatelem nieba. Dzisiaj, nie jutro. Nie jutro, nie za 10 lat. Dzisiaj będziesz obywatelem nieba. A drugi aspekt, przyjaciele, jest taki, że tam na krzyżu Golgoty Jezus zniszczył chorobę. Czy jest ktoś z was, kto choruje teraz? Ja chcę ci powiedzieć, jeśli chorujesz dzisiaj, to albo dlatego, że godzisz się na to, albo dlatego, że nie dowiedziałeś się, że możesz być zdrowy. Ale ja ci mówię teraz, wystaw mnie na próbę. Położę na ciebie swoje święte ręce. Nakażę chorobie odejść i wyjdziesz stąd zdrowy. Wystaw mnie na próbę. Od 2000 lat to jest dziedzictwo dla ludzkości. Tylko ludzie mają to w nosie. Oni tego nie chcą. Ja się pytam dzisiaj, czego ty chcesz? Czego ty chcesz? Czy chcesz być zdrowy, jeśli chorujesz? Tak, może tak jak ona, czy on. Ona chce być chora, takich ludzi jest masę. Ale jeśli ty chcesz być zdrowy, dzisiaj możesz wziąć swój cud. 2000 lat temu Jezus ci to załatwił. Przyjaciele, tak jak mówiłem wam wcześniej,
Ja udawałem twardziela kiedyś, udawałem cwaniaka, ale taka prawda o mnie nie była. Dzisiaj chcę ci powiedzieć, że możesz być człowiekiem, który się niczego nie boi. Możesz być człowiekiem, który się niczego nie boi. Ja kiedyś bardzo potrzebowałem i bardzo szukałem, aby ktoś poklepał mnie po plecach, powiedział: Michałku, jesteś świetny, dobra robota. Dzisiaj, przyjaciele, mam stuprocentową pewność, że mój ojciec w niebie mnie zaakceptował. Chcę ci powiedzieć, że nie musisz chodzić na smycie diabła. A prawda jest taka, że każdy człowiek jest sługą albo Boga, albo diabła. Ty decydujesz, ty wybierasz. 2000 lat temu Jezus Chrystus poszedł na krzyż. Poszedł na krzyż ze względu na ciebie. Jego wolą jest, aby każdy człowiek doszedł do upamiętania i poznania prawdy. To jest jego wola. Ale dzisiaj to ty decydujesz. To ty wybierasz. To ty wybierasz, po której stajesz w stronie. Aby całe dzieło, które Jezus zapewnił ci na krzyżu Golgoty, stało się twoim udziałem. Musisz w to uwierzyć. Musisz w to uwierzyć. Przyjaciele, kto z was, kto słyszy teraz te słowa, chcę dzisiaj pojednać się z Bogiem. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj dla każdego z was dzień zbawienia. Kiedy słyszysz te słowa, przybliżyło się do ciebie królestwo. Przybliżyło się do ciebie królestwo. Dzisiaj możesz odejść stąd jako obywatel nieba. Ty decydujesz. Kiedy słyszysz te słowa, podejmujesz decyzję. Albo idziesz za tym, co mówię, albo idziesz za prawdą. Albo odwracasz się tyłem i masz dalej na to wywalone. I dalej służysz diabłu i robisz z tobą, co chcą. Możesz zwyciężać w Jezusie nad każdym ciałem diabła. Możesz nad nim panować. To ci zapewnił Jezus. Możesz nie mieć depresji. Możesz nie być biedny. Możesz żyć, wieść szczęśliwe życie. To jest dla ciebie. To się wykonało na krzyżu Golgoty. Wykonało się, rozumiesz? Wykonało się. Nie możesz na to zasłużyć. Choćbyś się starał, spinał, to i tak nie zrobisz tego z uczynków. Nie będziesz mógł być na tyle dobry. Bo tak jak powiedziałem, usprawiedliwienie jest z wiary w Jezusa Chrystusa i przyjęcie Jego zastępczej śmierci za ciebie. Sześć lat temu powiedziałem: Jezu, przepraszam cię, że tyle lat żyłem bez ciebie. Potrzebuję cię. Przyjdź i panuj w moim życiu. Przyjdź i je zmieniaj. Przyjaciele, w ciągu tych 6 lat każda prawdziwa dziedzina mojego życia została podniesiona. Tak jak wam wspominałem, byłem przedsiębiorcą. Miałem pieniądze i pozycję. Nadal jestem przedsiębiorcą, ale jeszcze bardziej skuteczny. Tu ze mną jest moja żona. Kiedyś miłość rozumiałem tylko sentymentalnie. Dzisiaj wiem, że potrafię kochać i potrafię być kochany. To wszystko to świadectwo działania Jezusa w moim życiu. Sześć lat temu zaprosiłem Go do mojego życia. Zaprosiłem Go do mojego życia. I On przyszedł i panuje. Kto z was chce pojednać się dzisiaj z Bogiem? Kto z was chce się wyłamać z tego chorego systemu tego świata? Ta ziemia przeminie. Ta ziemia się skończy. Ale te słowa, które mówię do was, one trwać będą na wieki. Dopóki chodzisz po tej ziemi, podejmujesz decyzję. Bóg dał ci wolną wolę. On cię do niczego nie zmusi. Ty decydujesz. Ty wybierasz. Ale z twoją wolną wolą związana jest też odpowiedzialność. Jak wybierasz, tak masz. Jak wybierasz, tak masz. Przyjaciele, dla części z was te słowa, które mówię teraz, będą słowami ku życiu. Kiedy pójdziesz za tym, kiedy zawołasz do Jezusa, kiedy ustanowisz Go swoim Panem i Zbawicielem, narodzisz się na nowo. Będziesz panował nad diabłem, będziesz zwyciężał i staniesz się obywatelem nieba. Ale dla części z was, którzy tak jak oni teraz,
odwracają się z pogardliwym uśmiechem. Są to słowa ku śmierci. Już nigdy nie staniesz i nie powiesz: Jezu, ja nie słyszałem. On ci powie tak: a co zrobiłeś z tym gościem, co uznałeś za wariata pod złotymi tarasami? To był mój sługa, który przyszedł powiedzieć ci prawdę. Co z tym zrobiłeś? Co z tym zrobiłeś? Ja się pytam, żyjecie w kraju, który mówi się, że jest krajem chrześcijańskim? Po co? Po co przyszedł Jezus? Jaki to ma związek z twoim życiem? Jaki to ma związek? Co zrobiłeś z ofiarą Jezusa? Co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Przyjaciele, od 6 lat krew przelana na krzyżu Golgoty przez Jezusa, ona mnie ochrania i wstawia się za mną non stop. Wiesz, że może być twoje? To też. To był Boży zamysł. Jego zwycięstwo. Ty decydujesz. Ty decydujesz. Ty decydujesz. Jesteśmy tutaj dla was. Mądrze decydujcie. Mądrze wybierajcie. Amen.